Zadaniem jest obliczenie granicy takiego ciągu. Na początek sprawdźmy, z jakim symbolem mamy tutaj do czynienia. N dąży do plus nieskończoności, zatem n do czwartej dąży do plus nieskończoności także. 2n do trzeciej do plus nieskończoności, ale tu mamy minus, czyli już ten fragment daje nam symbol nieoznaczony. Nieskończoność minus nieskończoność. Nie patrząc nawet na całą resztę, już mamy tutaj symbol nieoznaczony. Zatem pytanie, jak obliczyć granicę tego ciągu. Możemy to zrobić na przykład tak. Limes przy n dążącym do plus nieskończoności pod pierwiastkiem n-tego stopnia wyłączymy przed nawias n w najwyższej potędze, czyli w naszym przypadku jest to n do potęgi czwartej. 1, z n do czwartej wyłączamy n do czwartej, więc zostanie 1, minus 2n do trzeciej dzielone przez n do czwartej, plus n kwadrat dzielone przez n do czwartej, plus 1 przez n do potęgi czwartej. Równa się. No, tu zamykamy nawias. Granica przy n dążącym do plus nieskończoności, pierwiastek n tego stopnia, n do czwartej mamy. Troszeczkę przekształcimy, czyli 1 minus. Tutaj mamy w liczniku 2n do trzeciej, w mianowniku n do czwartej, więc to jest po uproszczeniu, tu jest minus, tak? 2 przez n dodać, n kwadrat przez n do czwartej, czyli 1 przez n kwadrat i na koniec 1 przez n do czwartej, z tym nic nie zrobimy. Mamy pierwiastek n tego stopnia z iloczynu dwóch wyrażeń, n do czwartej i cały nawias. To jest dokładnie to samo, co iloczyn pierwiastków, czyli pierwiastek n tego stopnia z n do czwartej razy pierwiastek n tego stopnia z całego nawiasu, czyli 1 minus 2 przez n plus 1 przez n kwadrat plus 1 przez n do czwartej. To jest równe. Pytanie, do czego dąży ten ciąg? Pamiętamy, no właśnie, może przypomnijmy sobie to. Pierwiastek n tego stopnia z n przy n dążącym do plus nieskończoności dąży do jedynki. Jeżeli weźmiemy sobie pierwiastek n tego stopnia z n do potęgi czwartej, to to dąży do 1 do potęgi czwartej, czyli do jedynki. Ten wykładnik mogę wprowadzić tutaj jako n do czwartej i wtedy mamy, że to, co zakreśliłem, dąży do jedynki. Następnie cały ten ciąg, wszystko to, co jest pod pierwiastkiem n tego stopnia, dąży do, no spójrzmy, ten element do zera, stała przez nieskończoność, 0. Tutaj podobnie, stała przez nieskończoność, 0. Tutaj stała przez nieskończoność, 0. Na początku jedynka, więc to dąży do jedynki. Uwaga, jeżeli ciąg AN dąży do pewnej liczby dodatniej, to wówczas pierwiastek n tego stopnia z tego ciągu dąży do jedynki. Nieważne, czy my tu mamy jedynkę, czy 5, czy milion, czy jedną milionową, to ten pierwiastek n tego stopnia w granicy z AN będzie dążył do jedynki. Ja tutaj w tej części zamiast lim zapisuję strzałkę. Tutaj zresztą też używaliśmy tych zapisów, tak? Czyli mamy, ten czynnik dąży do jedynki razy pierwiastek n tego stopnia z całego ciągu, którego granica jest równa 1, też dąży do 1, zatem granica naszego ciągu jest równa 1.